Weronika Jaworska, witam i zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Jesienna aura wymusza na kierujących zwiększone skupienie i ostrożność, w szczególności podczas zbliżania się do przejść dla pieszych i skrzyżowań. Gdy tego zabraknie, to o wypadek nie trudno, o czym przekonał się potrącony przez samochód rowerzysta. Wystarczyły lekkie opady śniegu i już wielu kierowców nie radzi sobie z tymi warunkami na lubuskich drogach, zarówno na południowej, jak i na północnej części regionu. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z wieloma potrąceniami rowerzystów czy też pieszych. Droga hamowania z reguły wydłuża się przy takich warunkach i o tym powinni pamiętać zmotoryzowani, ale także piesi i rowerzyści, ponieważ to tak naprawdę im na zdrowie powinno zależeć najbardziej, ponieważ w momencie takiego zdarzenia drogowego to oni cierpią najbardziej. Nie wszyscy zdążyli jeszcze założyć zimowe opony i ta sytuacja też bardzo mocno daje się we znaki. Gorzowscy policjanci sprawdzają, czy kierowcy nie jeżdżą z nadmierną prędkością, czy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, ale przede wszystkim samym kierowcom, pieszym powinno zależeć na tym, aby w tak trudnych warunkach ta podróż przebiegała bez szwanku i bez burzliwych przejść, w szczególności bez uszczerbku na zdrowiu. Warto pamiętać o ostrożności. Piesi powinni też tutaj zrobić wszystko, aby być widocznym na drodze i dać szansę kierowcom, aby w tych trudnych warunkach móc odpowiednio wcześniej zareagować. Na pewno pomagają w tym elementy odblaskowe. Przypominamy o tym dużo wcześniej, zanim rozpocznie się jesień, bo to właśnie szybko zapadający zmierzch powoduje, że kierowcy z dużo większą trudnością dostrzegają pieszych i dochodzi do tego rodzaju potrąceń, a pieszy sam powinien inwestować w swoje bezpieczeństwo. Wielokrotnie powtarzamy, że to nie jest rewia mody i przede wszystkim na drodze chodzi o bezpieczeństwo, a osoba, która jest wyposażona w elementy odblaskowe, jest widoczna z kilkuset metrów. To pozwala kierowcom odpowiednio wcześniej zareagować, więc dajmy szansę kierowcom. Oczywiście też ci muszą jeździć ze zdrowym rozsądkiem i z odpowiednią prędkością, aby odpowiednio wcześniej ściągnąć nogę z gazu i zareagować na pieszego, który albo znajduje się na przejściu dla pieszych, albo przekracza to w innym miejscu i nie zawsze jest to robione w odpowiedni sposób. Te warunki na pewno nie pomagają kierowcom ku temu, aby było bezpieczniej. Na pewno policjanci będą robić tutaj wszystko, aby przepisy prawa były realizowane i przede wszystkim kierowcy czy też piesi realizowali te główne postulaty, o których mowa, ale każdy przede wszystkim powinien mieć na tyle zdrowego rozsądku, aby przewidywać to, co może dziać się na drogach naszego regionu, kiedy warunki zimowe już panują na dobre. Gorzów ubiera się w świąteczne szaty. Nowe miejsca zostaną ozdobione niezwykłymi dekoracjami. Gorzowianie mogą spodziewać się świątecznej magii nie tylko w znajomych miejscach, ale również w nowych zakątkach miasta. Jako pierwsze przyozdobione zostały latarnie na moście staromiejskim oraz deptak wzdłuż Chrobrego. Trwa już przygotowanie świąteczne miasta, pojawiają się w mieście ozdoby. Takim ozdabianiem różnych detali miejskich zajmuje się gorzowski rynek hurtowy. Właśnie dzisiaj w tej chwili kontynuują tą pracę, którą już zaczęli w weekend. Można było zobaczyć, że most staromiejski jest już ozdobiony. Ci, którzy się tym zajmują, kierują się tym doświadczeniem, które mieli w zeszłym roku. Mieszkańcy bardzo dobrze reagowali na niektóre ozdoby. Mówili, że to jest fajny projekt, ale też prosili o to, żeby jednak pojawiało się oświetlenie, bo my w zeszłym roku ze względów oszczędnościowych zrezygnowaliśmy z takiego oświetlenia. W tym roku też trochę kierujemy się oszczędnością i nie chcemy wydawać na ten projekt jakichś wielkich pieniędzy, ale oświetlenie się pojawi, bo o to prosili mieszkańcy, szczególnie tutaj w centrum, na przykład ulicy Sikorskiego, i taka inicjatywa została uwzględniona, także takie oświetlenie też będzie. To ozdabianie jeszcze przez chwilę potrwa i mamy nadzieję, że już w najbliższym
najbliższych dniach miasto będzie gotowe do świąt. Wykorzystamy te doświadczenia z zeszłego roku, czyli ozdobimy te wszystkie elementy, na które mieszkańcy dobrze reagowali. Na przykład właśnie tak jak Most Staromiejski, czy też pojawią się takie stałe elementy w tych wszystkich miejscach, gdzie jest ta miejska architektura, ale również ci nasi fachowcy, którzy się tym zajmują, starają się tą formułę rozszerzyć, czyli ponieważ w zeszłym roku widzieli, że jeszcze były takie miejsca, w których warto by było, żeby się ozdoby albo oświetlenie pojawiło, to ono w tym roku się pojawi. Teatr imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie szykuje się na niezwykłe doświadczenie teatralne. Już 1 grudnia odbędzie się premiera spektaklu Nowy Wspaniały Świat w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Twórca sztuki eksperymentuje z nowoczesnymi technologiami. To odpowiedź na potrzebę przyciągnięcia do teatru młodego widza. Podejrzeliśmy z kamerą aktorów podczas jednej z prób. Nowy Wspaniały Świat to jest taka wyjątkowa narracja pośród wszystkich tego typu książek, które próbują przedstawić, jakoś zarysować przyszłość, ponieważ ona tutaj przedstawia taki świat, gdzie panuje powszechne szczęście, więc i jakby ludzkość płaci za to powszechne szczęście pewnymi powiedzmy ograniczeniami, ale jakby właśnie dostaje w zamian stabilność i właśnie to jest taki świat, który nagle bardzo, bardzo jest jakoś trudno do przezwyciężyć tego rodzaju właśnie propozycje szczęścia. Na pewno nie jest to proste, bo trzeba się naprawdę mocno skupić, ponieważ ten świat wirtualny troszkę tak człowieka przytłacza, jeśli się tam wchodzi. A jeszcze trzeba mówić tekst, jeszcze trzeba na przykład dialogować z kimś. No i tutaj jest ta trudność, mianowicie taka, że z nami razem są koledzy z innych krajów, z Gruzji, z Grecji i z Ukrainy, którzy razem z nami wystąpią w tym spektaklu, co jest też, myślę, ciekawostką i taką wartością dodaną do całego projektu. Jest bardzo ciekawie, jest zupełnie inaczej niż mogłem sobie wyobrazić, porównując to do moich wcześniejszych realizacji, w których brałem udział i spektakli teatralnych. Ten spektakl jest na pewno na wskroś inny, przede wszystkim przez technologię, jaką reżyser postanowił wprowadzić na scenę. Ja sam jestem mocno analogowy, więc ani nie korzystam z komputera na co dzień, ani nie za bardzo nadążam za tymi wszystkimi nowinkami technologicznymi. No natomiast tu na scenę wprowadzone są absolutnie elementy zarówno z naszego świata, jak i dla mnie, z mojej perspektywy, już z kosmosu. To, z czym się tutaj mierzymy, to nie jest łatwe, oczywiście, ponieważ wykluczając samą grę po prostu na scenie, musimy być czujni, gdzie jest kamera, a kamera jest nie jedna. One tam stoją na scenie, one nas kręcą, przerzucają ten obraz na ekrany, które są nad nami, przed nami, za nami. Na tych ekranach wyświetlają się nie tylko jakby projekcje z tych kamer, które patrzą na nas, ale tam się łączy się ten obraz z kamery ze światem wirtualnym, który jest stworzony praktycznie od zera przez ekipę informatyczno-programistyczną, jeśli mogę tak to określić. Siedzą nad tym naprawdę fantastyczni profesjonaliści, którzy też z każdym elementem, który sprawia problemy, potrafią sobie poradzić. Prędzej czy później, ale jednak potrafią sobie poradzić i wszystko to jakoś hula i idzie do przodu. Także świat wirtualny jest stworzony od zera. Świat rzeczywisty jest stworzony również od zera. Te światy się łączą, a jeszcze na domiar wrażeń się przenikają z innymi rzeczywistościami w granicach naszego świata, ponieważ znowu wróćmy do tych aktorów z Gruzji, Grecji i nie tylko, którzy z nami razem po prostu grają w swoich językach. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do Teatru Osterwy w Gorzowie na sztukę Nowy Wspaniały Świat w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada na krążącą po internecie fałszywą informację dotyczącą wyrównania świadczenia 500+ do kwoty 800 zł.
Do ZUS-u zgłaszają się klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek. ZUS wyjaśnia, zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 roku to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+. Po nowym roku uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani na platformie usług elektronicznych ZUS. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.